Siemanko, siemanko, ja jestem Wartes i słuchajcie, witam was dzisiaj w Minecraft Story Mode, dokładnie tak, ale nie będziemy w niego grali, gdyż mam dzisiaj wam do przekazania parę wiadomości, które między innymi dotyczą się tej gry, bo jak wiadomo, nagrywałem serię właśnie ze Story Mode'a jedynki, później z dodatku i z dwójki i wam się bardzo podobała, to stwierdziłem, że taka informacja musi się pojawić na kanale. Otóż, słuchajcie, trzy wiadomości, zła, fajna i w sumie najgorsza. Otóż złą informacją jest, że studio, które robiło Minecraft Story Mode'a, wczoraj ogłosiło, że tak powiem, zamknięcie, bankructwo, także nie będzie, że tak powiem, żadnych nowych gier właśnie od Telltale Games, czy inaczej wiąże się to z Minecraftem i tak dalej. Na przykład The Walking Dead, który aktualnie wyszedł, zostaje zawieszony i po prostu nie dokończą tej gry. Co jeszcze muszę tutaj powiedzieć? Dobrą rzecz. Zła to, że zamykają studio. Dobrą rzeczą w tym wszystkim jest to, że pracowali nad Minecraftem Story Mode'em i pomimo tego, że wczoraj zwolnili masę pracowników i zostało ich tam w ekipie chyba 25 osób, to dokończą Story Mode'a sezon trzeci, który robią we współpracy z Netflixem. I tutaj muszę powiedzieć, że to fajnie, że dokończą, co nie? I że będzie Minecraft Story Mode. Wiecie, to taka trzecia, ta fajna informacja. Otóż będzie ten Minecraft Story Mode na Netflixie dostępny, czyli jak macie Netflixa, to będziecie mogli sobie pograć, że tak powiem, oglądając. I też zostanie gra wydana osobno. I tak sobie tutaj stwierdziłem, że no, trochę może być to, że tak powiem, problem, że to wychodzi na Netflixa, gdyż jeśli grę nagram, to możliwe, że Netflix może mi te filmy zbanować, także jeszcze będę musiał się zastanowić poważnie nad nagrywaniem kolejnego sezonu Story Mode'a, chociaż myślę, że jakbym nagrywał wersję PC-tową, to raczej nic by do tego nie mieli, gorzej jakbym ekran z Netflixa nagrał, to wtedy wiadomo, problem. Ale no nic, muszę powiedzieć, że tak, będzie Minecraft Story Mode tej jesieni właśnie na kanale, właśnie nie wiem dokładnie, kiedy zamierzają to wydać, ale zamierzają, bo doczytałem wszystko, także studio zostaje zamknięte, inaczej mówiąc po tym Minecrafcie, nie będzie żadnych nowych gier od nich, czyli inaczej mówiąc kolejny właśnie epizod, kolejne te rzeczy z Minecraft Story Mode'a, to będzie już koniec. To będzie już koniec wszystkiego, nie będzie już nigdy więcej Story Mode'a, także no nic, zostaje nam tylko czekać na kolejny epizod z Minecraft Story Mode'a, kolejny sezon, o sezon, bo to może cały sezon wydarzywanie, parę odcinków. No i w sumie po tym wszystkim zakończymy, także myślę, że rozwiązałem tutaj wasze pytanie, kiedy Minecraft Story Mode. Przekazałem wam też informację, że zamykają studio, przez to lipa straszna, nic nie będzie więcej od nich, ale tyle z tego dobrego, że Minecraft będzie, co nie? Jeszcze tutaj ten jeden. Także dobra, myślę, że w sumie do przekazania tyle miałem, powiedziałem wam wszystko, lecę coś tam jeszcze na dzisiaj nagrać, bo tutaj taką krótką informację chciałem wam bardzo wstawić, żebyście wiedzieli, co się aktualnie dzieje w tych internetach. A, i sobie coś przypomniałem jeszcze, bo znalazłem, że jeszcze po jednym hashtagu na Twitterze teraz lata do pracowników zwolnionych informacja, że właśnie od różnych firm, które tworzą gry, że zapraszają ich do siebie, w tym nawet twórca gry Slime Rancher zaprosił pracowników, żeby dołączyli do ekipy, także możliwe, że Slime Rancher będzie też miało ciekawe update'y, a jeśli nie wiecie, co to Slime Rancher, to zapraszam was na mój główny kanał, bo ta seria po prostu jest mega, mega kozacka. Dobra, tyle ode mnie, dzięki za uwagę, do następnego, na razie, cześć, hej, hej!